Pan, samochodzik. Złotoinków. Tom pierwszy, Czorsztyn. Rozdział trzeci. Pierwszą myślą, z którą się obudziłem, była, skąd to nasi peruwianiccy prześladowcy dowiedzieli się tak szybko o odkryciu Aleksandra Kobiatko, skoro ja sam wiem o nim dopiero trzeci dzień? Nawet gdyby pan Aleksander nie zachował należytej dyskrecji w swym Olkuszu, to gdzie Rzym, a gdzie Krym? Czyli gdzie Olkusz, a gdzie Peru? Taki błyskawiczny przekaz informacji, i równie szybka, o wiele trudniejsza do realizacji reakcja, przyrod tamtych dwojga z pod Francuskiego do Polski. I czemu właśnie do Krakowa, gdzie kobiałko miał spotkać się ze mną, o czym sam jeszcze dwa dni temu nie wiedział. Wyskoczyłem z łóżka, wykąpałem się, ogoliłem, ubrałem i zbiegłem do recepcji. Tam już za kontuarem siedziała zmienniczka mej znajomej z ostatniej nocy. Otrzymawszy żądany numer telefonu, dodzwoniłem się do biura informacji polskich linii lotniczych LOT, gdzie prawie równie szybko dowiedziałem się, że lotnicza podróż z Limy, stolicy Peru, jest bardzo łatwa do zrealizowania. Zajmuje tylko z przesiadkami półtorej doby. Dla zainteresowanych start w Limie 1.25, lądowanie w Krakowie 13.20 następnego dnia. Tak więc mruknąłem, przechodząc do hotelowego baru, o odkryciu pana Aleksandra. Tamta dwójka wiedziała w Peru prędzej niż ja w Polsce. Nic, tylko starszy pan musiał się przed kimś wygadać. A może, przemknęła mi myśl, nie tak znów nowa, o czym wiedzą czytelnicy moich poprzednich opowieści, o ewentualnym przecieku w Ministerstwie Kultury i Sztuki, czyli urzędniku. Który udając uczciwego pracownika mógł informować przestępców o co ciekawszych pracach firmy? Nie, wzruszyłem ramionami. To na pewno czcigodny opiekun zabytków mówił o swym odkryciu nie tam, gdzie trzeba, a może w ogóle mówił zbyt dużo i zbyt często. W barze zastałem już pochylonych nad pachnącą, zachęcającą jajecznicą pana Aleksandra i Janusza. Dzień dobry. Pomachał mi na powitanie świeżo posmarowaną masłem bułeczką starszy pan. Nie mogłem się do pana dopukać, ale usłyszałem szum prysznicu. Wiedziałem więc, że zaraz się będę mógł spodziewać pana w barze. Polecam jajeczniczkę, pycha, zupełnie jak w domu. Przyznam się, że w zupełności wystarczyłaby mi czarna kawa, skoro nie mogłem liczyć na zieloną herbatę. Ale cóż! A jajocznica pachniała naprawdę wybornie. Zjadłem już połowę porcji, gdy zapytałem niby od niechcenia. Jak się panom spało dzisiaj? A dobrze, dobrze. Zaśmiał się kobiatko. Może było nieco gorąco, ale tak w ogóle, to wyśmienicie. Janusz z uśmiechem skinął głową. A czy notatki i plan jak trafić do miejsca, gdzie pański penetrator zwariował? Oburzony kobiatko, aż poderwał się z krzesła. O co pan mnie posądza? O taką nieostrożność. Czy nie widział pan, że plan dojścia do skarbu rysowałem z pamięci na bibułkowej serwetce, którą zaraz potem zniszczyłem? Nie mam żadnego wyrysowanego planu, bo wiem, że to łakomy kąsek, na który nie jeden by się połasił. A tak, jest tylko moja pamięć i basta. Drżącymi ze zdenerwowania rękoma przygładził swe długie, siwe włosy. Spokojnie zjadłem kęs buki z jajecznicą. Tak więc i nie rozmawiał pan w szerszym gronie o swym odkryciu? Spytałem na pozór chcenia. Starszy pan poruszył się niespokojnie na krześle. Nie. To znaczy, raz, miałem odczyt. Janusz zachichotał. Ja zaś spytałem spokojnie. Folkuszu. Nie, pan Aleksander poczerwieniał nie wiedzieć czemu. Tu w Krakowie, na zaproszenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Miałem mówić o dzisiejszym stanie zamków w Niedzicy i Czorsztynie, ale tak jakoś wyszło. Poczerwieniał jeszcze bardziej, że wspomniałem o mym zwariowanym wykrywaczu. No i. Zawiesiłem głos. Pewno było dużo pytań. Dokończyłem nie kryjąc ironii. A tak, tak, ucieszył się kobiatko dopiero teraz dostrzegając moją pułapkę. Były pytania, dużo pytań, dokończył smutnie. A nie przypomina pan sobie czegoś wyjątkowego, oryginalnego w twarzy lub postaci któregoś z pytających? Nie rozumiem? Oczy pana Aleksandra krąglały ze zdumienia. No może. Postanowiłem zagrać w abankwę. Może rysy kogoś z nich kojarzyłyby się panu z Indianami. Inkowie wrócili po swój skarb, szepnął Janusz. Ale pan Aleksander pokręcił głową. Niestety, nie. Zamilkł na chwilę, po czym dodał już całkiem wesołym głosem, ale ktokolwiek był na moim odczycie i o cokolwiek pytał, to i tak niczego się nie dowiedział. Tak, spytałem, ale im nie udzielała się radość rozmówcy. A tak, odparł wesoło starszy pan. Wszystkie informacje. Te najbliższe położenia schowka podawałem tak, jakby był on na ścianie czubatej skały. Na przykład zamiast w prawo mówiłem w lewo, zamiast w górę, w dół. Chyba dobrze zrobiłem, bo teraz ten pański atak. Popatrzył na mnie z wyrzutem. Przepraszam, panie Aleksandrze, ale. Zerknąłem w bok, jakby wskazując, że nie chcę rozmawiać na ten temat przy Januszu. Dostrzegłem spochmurniałe nagle spojrzenie chłopaka, ale jego stryj śmiał się jakby gdyby nigdy nic. Nie przesadzajmy, drogi panie, z tymi tajemnicami. A Janusza, choć to gołowąs, to pewny jestem bardziej może niż siebie. A co do gołowąsów, to mów mi, Aleksander albo Olek, choć tego zdrobnienia raczej nie lubię. No, daj, Paweł, grabe. Przecież nie będziemy całować się przy tej jajecznicy. Paweł, uścisnąłem podaną mi rękę, choć nie byłem pewien, czy mam prawo do tego brudershaftu. Natomiast Janusz absolutnie nie chciał przejść ze mną na ty, choć dzieliła nas mniejsza różnica wieku niż mnie i Aleksandra. Tak więc podjął starszy pan po chwili, powiedz nam, mój drogi, co tu się szykuje? Stchurzyłem w ostatniej chwili. Nie, nic takiego. Wolałem się tylko upewnić. Ostatecznie skarpinków jest tylko jeden. Zaśmiałem się w naszych pieninach, a chętnych do jego zdobycia na pewno by nie zabrakło. Ba, nie zliczyłbym ich, Aleksandrze. Śmiałem się głośno, a myślałem przy tym, skoro Aleksander mówił o swym odkryciu, tutaj, w Krakowie. Stąd już bliżej niż krok, i to wbrew pozorom znaczny, do Peru. Tylko czemu tamci nie chcieli załatwić wszystkiego polskimi rękoma? Dlaczego sami fatygowali się tutaj aż z kraju słońca? No nic, wyjaśnimy wszystko we właściwym czasie. To kiedy wyruszymy na zbójeckie skałki, poczekające na nas tam złotoinków? Spytał poważnie Janusz. Zaraz. Odpowiedziałem odruchowo wciąż zamyślony, a po chwili poprawiłem się. To znaczy za jakąś godzinkę. Muszę skoczyć rosynantem i poszukać jakiejś stacji obsługi, gdzie robią dżipy. Coś chyba nawala w skrzyni biegów. Cóż mieli robić moi towarzysze, jak nie przystać na tę, niewielką zresztą, zwłokę? Oczywiście. Zgodzili się. Tylko gdy odchodziłem od stolika, okulary Janusza błysnęły za mną, jakby ich właściciel chciał zapytać ironicznie. I po co pan kłamie, panie Pawle? Na moje szczęście nadkomisarz D. Dla przyjaciół, Dzidek, był tego dnia w komendzie. Pierwszy dzień w pracy, wprost z urlopu. Siemasz, stary koniu. Jakie to siły cię tu przywlokły. Opowiedziałem, co mnie przywlokło do krakowskiej komendy i pokazałem torebkę z pojemnikiem. Wziął ją za rożek i rzucił na stosy akt zalegających biurko. I pewno jeszcze chcesz. Bym kazał zrobić tę ekspertyzę już, zaraz na jednej nodze. Dzidek, udawaną arogancją i początkami łysiny pozował na detektywa Sipowicza, czołową postać nowojorskich gliniarzy. Jeśli będziesz tak uprzejmy, uśmiechnąłem się nieśmiało. Będę, warknął. A ty bądź tak uprzejmy i wynoś się stąd do bistra przeciwko. Jak będę coś wiedział, zajdę do ciebie. A teraz, pa. Widzisz? Że mam roboty do cholery i ciut, ciut uderzył pięścią fakta. Cóż było robić? Wyniosłem się z pokoju na paluszkach. Na szczęście w bistro nie musiałem długo czekać. Dzidek wpadł, machnął mi ręką, zamówił barmanki sok pomidorowy na lodzie i już ciskał swą mundurową czapkę na wolne krzesło przy moim stoliku. Sam ciężko klapnął na drugie. Co się stało? spytałem. A to. Possał soku przez rurkę i stał się wcieleniem lodowatej uprzejmości, że albo przyjechałeś tu robić ze mnie balona, albo ten twój nocny gość. Indianin, czy jaki tam? Nie Indianin, Inka. Ośmieliłem się poprawić dzitka. Łyknął soku i zmroził mnie spojrzeniem jasno-błękitnych oczu. Niech będzie Inka, a może też Marago. Grunt, że ta rozpuszczalna kawa, zaśmiał się zimno. Okazała się mądrzejsza niż myślał o niej czołowy polski detektyw, poskramiacz złodziej dzieł sztuki. Może byś przeszedł do konkretów? Powiedziałem najspokojniej jak umiałem. Zaraz przejdę, o ile w ogóle jest do czego przechodzić. Zapalmalisz? Wyciągnął z kieszeni paczkę palmali. Nie dziękuję. Ale służę ci ogniem. Aha, ty ciągle przy tym śmierdziuchu. Nie za młodyś na takie świństwo? To było o mej ukochanej fajeczce. A ty, nie wystarczająco stary i mądry, żeby rzucić te papierochy? Odciąłem się. No już dobrze. Pojednawczo skinął ręką. Wracamy do sprawy, która cię sprowadziła w me objęcia. Poruszyłem się niespokojnie na krześle. Otóż sprawy nie ma. Żachnąłem się. Jak to? Dzidek zaciągnął się spokojnie papierosem wyraźnie rozkoszując się mym zdenerwowaniem. A tak to, że na pojemniczku zresztą gazu nie ma ani jednego odcisku palca. Tylko dwa szczątkowe, do niczego nieprzydatne, na krawędzi denka. To moje, mruknąłem zawstydzony, zostawiłem je pakując pojemnik do torebki. Ech, detektywie, detektywie! Zaśmiał się dzidek. Nie jestem detektywem, tylko szeregowym pracownikiem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Próbowałem się bronić, bez większego zresztą przekonania, ale zachowujesz się lub przynajmniej próbujesz zachowywać jak detektyw całą gębą. Zostałem skarcony. I co tu gadać, słusznie. Ten twój nocny gość wytarł starannie pojemnik przed robotą, a pracować musiał w miękkich rękawiczkach, bo też nie zostawiły śladów. No cóż, przepraszam, Dzidek, że cię fatygowałem. Widziałem na twym biurku, że czeka cię kupa spraw. Dzidek wolno pokręcił głową. Tu nie skończy się na przeprosinach, że mnie fatygowałeś, tylko sam pofatygujesz się do mnie i złożysz, zgodnie z przepisami, powiadomienie o próbie popełnienia przestępstwa. Obruszyłem się. Co ty? Mam zeznać że przywidziało mi się dwoje inków pod hotelem francuskim. Przerwał mi machnięciem ręki. Jeśli do tego przywidzenia dodasz złudzenie, że śledziła was jakaś dorożka, z której cię fotografowano, a potem kobieta widziana pod hotelem mignęła ci w tłumie, gdy wychodziliście z restauracji po taniołami, no i na koniec, że wydało ci się, że ktoś w nocy w hotelu dba o twój głęboki sen. A jeśli zakończymy ten seans złudzeń jak najbardziej rzeczywistym pojemnikiem po gazie? przyznasz sam, że to zaczyna mieć ręce i nogi. Wspomniałeś, że być może jesteście na tropie skarbu Inków ukrytego w Pieninach, a to przecież łakomy kąsek i jakieś ciemne typki mogą mieć na niego ochotę. Czy w mieszani są w to jacyś peruwiańczycy? Nie wiem. Może sprawdzić w hotelu francuskim. Dzidek przymrużył oko za kogo mnie masz? Sprawdziłem. Nikt z Peru nie był ostatnio zameldowany w hotelu. Rozzłościłem się. To dlaczego nic nie powiedziałeś? Nie chciałem cię denerwować przedwcześnie, bo inaczej sam przestałbyś wierzyć, że to, co przytrafiło ci się dziś w nocy, wydarzyło się naprawdę. Ja w to wierzę nadal, ale żadnego doniesienia składać nie będę. I tak to społeczeństwo współpracuje z policją. Dzidek pokiwał ze smutkiem głową. Podaj przynajmniej na miary, gdzie cię szukać, zanim nie zakończycie zabawy w poszukiwaczy skarbów. A na co ci to? Wzruszyłem ramionami. Ale proszę, czorsztyn i niedzica. Raczej czorsztyn, bo tam zamierzam wynająć pokój w którymś z pensjonatów. Skinął głową. Dobrze. Przynajmniej jak poinformują o jakichś niezidentyfikowanych zwłokach młodego mężczyzny znalezionych na tamtym terenie, będę wiedział o kogo chodzi. Parsknąłem śmiechem. Nie przesadzasz. Ze zwykłych, niezbyt zdolnych, złodziejaszków nocnych robisz krwawych morderców. Obym się mylił. Pokiwał na mnie palcem. Ale ty pamiętaj, że masz pod opieką starszego mężczyznę i niepełnosprawnego chłopca. Im będziecie bliżej skarbu, tym niebezpieczeństwo będzie większe. Przyznaję, że przez chwilę milczałem, ale postanowiłem nie rezygnować. Wiesz przecież, że jestem rozsądnym człowiekiem. Jeśli tylko zorientuję się, że kosinus nam grozi. A jeśli nie zdążysz się zorientować, daj spokój. Tak więc, jeśli się zorientuję, zwrócę się o pomoc do miejscowej policji. Ba. Nawet, daję słowo, zadzwonię do ciebie, o ile dostanę numer twojego telefonu. Proszę, dzidek wyjął wizytówkę i podał mi ją. Obyś nie musiał z niego skorzystać. To znaczy skorzystaj, ale po pomyślnym zakończeniu całej sprawy. Ledwo usiadłem do zaparkowanego na policyjnym parkingu Rosynanta, zabrzęczał komórkowiec, czy jak kto woli, komórka. Wyjąłem go z futerału nie wiedzieć czemu pewien. Że to dzwoni pan Tomasz, aby dowiedzieć się, czy już aby nie wydobyliśmy złotańków, a pewnie także ochrzanić mnie, co sprawiałoby mu chyba większą przyjemność za opóźnienie w pracach odkrywczych. Uśmiechnąłem się lekko wciskając włącznik telefonu, bo skąd miałem wiedzieć, że rozmowa przybierze taki obrót. Daniec, słucham. A, wreszcie cię dopadłem, Pawełku, gdzie jesteście? Jeszcze w Krakowie. Rosynant nawalił. Zełgałem, bo długo by było opowiadać o poczynaniach, dla których przedłożyłem wycieczkę krakowską dorożką nad wyprawę nad Dunajec. Ale już jedziemy do Czorsztyna. A jak ci się widzi pan kobiatko i jego siostrzeniec? W głosie szefa usłyszałem niepewność. Pan kobiatko, to znaczy Aleksander, bo już jesteśmy na ty. Nie wydaje mi się człowiekiem. Który myliłby się o cenie pracy swego wykrywacza Jesteście już na ty? Zaśmiał się cichutko pan Tomasz Widzę, że i ty jemu musiałeś przypaść do serca A jak tam z Januszem? W głosie szefa znów zadźwięczała troska Czy jego choroba nie będzie przeszkodą? Ależ skąd? To wyjątkowy chłopak Jego siłą i ambicją można by obdzielić dwóch zdrowych Stwierdziłem z przekonaniem Cieszę się, odparł z wyraźną ulgą pan Tomasz, bo wasz skromny wypad staje się akcją o wymiarze międzynarodowym. Przyznam się, że zlekka mnie zatkało. Jak to? Otóż znajduje się teraz u mnie w biurze z wizytą profesor Miguel Jose de la z Uniwersytetu w Stolicy Peru, Limie, znany powszechnie i ceniony historyk Narodu Słońca, Inków. Towarzyszy mu asystentka specjalizująca się w próbach odczytania kipu. Doktor Maria Ciera. jest spod hotelu francuskiego. Pomyślałem, ale spytałem w miarę spokojnie. A mógłbym wiedzieć, co sprowadza takie znakomitości do pana? Szef obruszył się. No wiesz. Profesor przyleciał do Europy specjalnie, by poszukać śladów ewentualnej emigracji inków. Przepraszam, że przerwę. Dzwoni pan od siebie z gabinetu? Skądże znowu? Przy gościach, dzwonię od pani Moniki. Tak więc jeszcze raz zapytam. Rozumiem Twoją podejrzliwość, przerwał mi szef, ale profesor służył mi paszportem, pismem z polskiej ambasady w Limie oraz listem od Andrzeja Wydrzyńskiego, nie mogącego doczekać się sławy w Polsce, a wielce poważanego w Peru malarza abstrakcjonisty, którego przyjacielem miałem przyjemność być i mam nadzieję, że nadal jestem. Charakter pisma, pomimo niewątpliwej skłonności do abstrakcji, poznałem. Co jeszcze? Uśmiechnął się pan Tomasz. To, że intryguje mnie, dlaczego właśnie teraz trafili do pana? Zdenerwowałem się. Przecież dopiero od kilku dni interesujemy się sprawą i to nader wątpliwą, odkrycia Aleksandra. Już ci tłumaczę. Ale szybko, w głosie szefa usłyszałem irytację, bo goście zapewne bardzo się niecierpliwią. Wiadomości o kipu z Niedzicy mają już od dawna, co ci wyjaśni doktor Ciera. W Polsce są od kilku dni, próbowali skontaktować się z wdową po Andrzeju Beneszu, ale bezskutecznie. Wreszcie ktoś, cudzoziemcy mają, jak wiesz, trudności w zapamiętywaniu polskich nazwisk polecił im moją skromną osobę jako specjalizującą się w dziwnych sprawach od kogoś innego usłyszeli że odkryto nowe ślady inków w pianinach. no i tak profesor wraz z asystentką trafili tutaj no więc jak mam ich ci podesłać tak odpowiedziałem po chwili wahania tylko jak oni tu dotrą gdzie mam ich oczekiwać Dotrą wypożyczonym samochodem, bo pani Maria ma ogromną ochotę zmierzyć się z polskimi drogami i polskimi mapami? Spytałem niewinnie. A dotychczas samochodu nie wypożyczyli? Tak piechotką sobie przez Europę wędrują? Paweł, w głosie szefa ponownie zabrzmiała irytacja. Nie wiem, jak przez Europę, ale do Polski przylecieli samolotem z Paryża. Proste. Jak drut, mruknąłem. Cieszę się, burknął szef. Tak więc bądź uprzejmy nie rozstawać się dziś wieczorem z komórkowcem, bo nie wiem jeszcze, w jakim krakowskim hotelu znajdziemy miejsce dla naszych gości. Na koszt firmy przerwałem najuprzejmiej jak potrafiłem. Nie, nastroszył się szef. Profesor Dela Vega i doktor Cicra płacą sami za swój pobyt tutaj. Teraz ja się cieszę, odparłem. To dobrze. Czekaj na telefon od naszych gości. A propos, jak u ciebie samgielskim? Jako tako. Ale za Aleksandra i Janusza ręczyć nie mogę. Czy ma pan, szefie, jakieś dodatkowe fundusze dla tłumacza? Dodatkowe fundusze? Zadudniło w słuchawce. Ja ci. Przepraszam, Paweł. A tym niespodziewanym zbiegiem okoliczności. Że Peruwiańczycy trafiają akurat do mnie wtedy, gdy wysyłam cię w góry po skarpinków, nie przejmuj się. Ostatecznie trafienie szóstki w toto lotka jest mniej prawdopodobne niż to, że w ciągu roku zginiesz od uderzenia pioruna, a mimo to co tydzień nie słyszymy jak nie o jednym, to nawet o kilku szczęśliwcach. Natomiast o zabitych przez piorunę dowiadujemy się raz na parę lat i to najczęściej z Afryki Południowej czy Australii. No, trzymaj się. Będę się trzymał. Nie chciałem martwić szefa opowieścią o moich przywidzeniach, jak sam nazywałem je opowiadając o nich dzitkowi, ani o wizycie usypiacza. Jeśli to wszystko jest zbiegiem okoliczności, to przecież nic nie stracę. Jeśli natomiast nie, to dowodzi, że inkowie spod francuskiego nie domyślają się, że ich podejrzewam, a ja będę mógł śledzić każdy ich krok. Czasem lepiej jest mieć przeciwnika w zasięgu ręki. Zajechałem z fantazją pod Krakowiaka. Tam, na ławce przed hotelem. Już czekali na mnie Aleksander i Janusz. Coś długo naprawiał pan Rosynanta. Spojrzał na mnie z nadokularów chłopak. Nie sądziłem, że takie superauta tak łatwo się psują. Daj spokój. Aleksander machnął na siostrzeńca ręką. Kiedy jedziemy? Zwrócił się do mnie ochoczo. Moglibyśmy już zaraz, odpowiedziałem z uśmiechem, ale wynikły pewne komplikacje. Posmutnieli. Komplikacje, z których będziecie zadowoleni. Popatrzyli na mnie, jakbym z księżyca spadł. No już, nie patrzcie tak, nie patrzcie, lepiej posłuchajcie. I opowiedziałem o rozmowie z szefem. Aleksander ucieszył się z niespodziewanej wizyty peruwiańskich gości, ale Janusz w zadumie przetarł okulary. Spróbowałem z nim ostro. Wstydzisz się swojej choroby? Popatrzył na mnie uważnie i pokręcił głową. Być chorym to żaden wstyd. Zastanawiam się tylko, dlaczego ten profesor z asystentką zjawiają się właśnie wtedy, gdy stryj ogłosił podczas odczytu w Krakowie o swym odkryciu, bo tak chyba można nazwać zaobserwowanie podejrzanego zachowania się wykrywacza metali na zbójeckich skałkach. Chłopak dobrze myślał, ale ja musiałem go uspokoić. Powiem mu o wszystkim we właściwym czasie. Na razie niech się nie denerwuje, bo naprawdę to wszystko może być zbiegiem okoliczności. I opowiedziałem o szansie na wylosowanie szóstki w totku i na trafienie przez piorun. A jak tam u was z angielskim? Spytałem wreszcie, by ich oderwać od ponurych rozmyślań i podejrzeń. Z angielski. Aleksander popatrzył na mnie zdumiony. Uśmiechnąłem się. A znasz może hiszpański? Przecież jakoś będziemy musieli się z naszymi gośćmi porozumiewać. No, śmiało. Najwyżej będę robił za tłumacza. Ja po angielsku i owszem, owszem, poprawił się z dumą na ławce kobiatko. Nawet zastępowałem na lekcjach kolegę od angielskiego, jak był chory. Spojrzałem na Janusza. Odpowiedział mi spojrzeniem, w którym wyczytałem łagodny wyrzut. Jak się spędza dużo czasu w łóżku czy na wózku, to można wiele się nauczyć, choćby angielskiego. Walka z chorobą to nie tylko ćwiczenie mięśni, ale i mózgu. Zresztą to mama mnie namówiła, bym zajął się obcymi językami. Tylko obawiam się, że moja angielszczyzna jest zbyt sztywna, taka szkolna i mogę mieć trudności ze zrozumieniem potocznej mowy. Machnąłem ręką. Daj spokój z tymi trudnościami. Ostatecznie i dla profesora, i dla jego asystentki angielski to nieojczysty język. Co planujesz w takim razie, Pawle, na dzień dzisiejszy? wtrącił Aleksander. Piękną pogodę mamy. Faktycznie z bezchmurnego nie balał się lipcowy żar. Zaśmiałem się. Oprócz nierozstawania się z komórkowcem innych obowiązków nie mam. Zresztą peruwiańskich gości nie powinniśmy spodziewać się przed późnym popołudniem. Może więc odbędziemy jeszcze jedną wycieczkę po Krakowie? Należałoby chyba pokłonić się Wawelowi. Co wy na to? Potem zapraszam na obiad do balatonu na grodzką. droga, a przy tym smaczna węgierska kuchnia. Aleksander odruchowo pogładził się po brzuchu. Janusz milczał przez chwilę, aż wreszcie odezwał się ściszonym głosem. Przepraszam, jeśli można. Do wyboru miejsca na obiad się nie wtrącam. Ale pomysł wycieczki po Krakowie, jeszcze jednej, i to w dodatku na Wawel. Jeszcze nie poukładałem sobie tego, co widziałem wczoraj. Tyle piękna, pamiątek naszej historii, ale jednocześnie tyle gwaru wokół, trudno mi zebrać myśli, przetarł okulary. Czy nie znalazłby pan jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym się skupić nad Krakowem? Powiedział: Nad Krakowem, a ja byłem pewien. Że chciał powiedzieć nad sobą. Dobra, Janusz, odpowiedziałem po chwili namysłu. Pojedziemy odwiedzić Kazimierz, który swą nazwę wywodzi od Kazimierza Wielkiego. Do 1800 roku, kiedy to Austriacy przyłączyli go do Krakowa, był samodzielnym miastem. Od końca XV wieku zaczęli tam osiedlać się Żydzi, nadając miastu specyficzny charakter. Ale nie odwiedzimy dziś Bożnicy Remuchani, Bożnicy Tempel. Pojedziemy do kościoła Paulinów na skałce. Chłopak popatrzył na mnie zdziwiony, ale jego stryj kiwnął głową. To dobry pomysł. Wsiedliśmy do Rosynanta. Kościół na skałce? Zastanowił się Janusz. Ma chyba coś wspólnego ze świętym Stanisławem. Zaśmiałem się. Nawet dużo. Legenda głosi. Że to w kościółku na skałce został zabity w XI wieku przez króla Bolesława Śmiałego biskup Stanisław ze Szczepanowa. Kanonizowano go w 1253 roku. Obecnie na pamiątkę tego wydarzenia wyrusza stąd co roku procesja na Wawel, prowadzona przez prymasa Polski. Dzieje się to w dniu świętego Stanisława lub w najbliższą niedzielę po tym święcie. Czy naprawdę biskup zginął na skałce? Najstarsze z odkopanych resztek kościołów pochodzą z XII wieku. W 1476 roku świątynię na Skałce przejął zakon Paulinów. Budowę obecnego kościoła, trójnawowej bazyliki, ukończono w 1751 roku. Prowadzili ją architekci Antoni Mundzer i Antoni Solari. W drugiej połowie XIX wieku w podziemiach kościoła urządzono kryptę zasłużonych, Panteon Narodowy. Spoczywają tu słynny kronikarz Jan Długosz, pisarz Józef Ignacy Kraszewski, poeci Adam Asnyk i Teofil Lenartowicz, malarze Henryk Siemiracki i Jacek Malczewski, wielki artysta Stanisław Wyspiański. Pod kościół na Skałce podjechaliśmy ulicą Paulińską. Niedaleko udało mi się znaleźć miejsce, gdzie zaparkowałem Rosynanta. Ruszyliśmy w kierunku Wisły. Przechodząc na drugą stronę ulicy, ciężka, metalowa brama uchyliła się przed nami i weszliśmy do klasztornego ogrodu. Skręciliśmy w prawo, w stronę wejścia do krypty zasłużonych i wznoszących się po obu stronach schodów, wprowadzących do świątyni. Każdy ze stopni miał wyryte na pionowej ściance imię i nazwisko fundatora, bądź nazwę cechu, który do wybudowania schodów się przyczynił. Janusz szedł przodem, jakby obawiając się że będę próbował przyjść mu z pomocą przy wchodzeniu na strome, śliskie stopnie. Chwilę tylko pomodlił się w świątyni i już z niej wychodził. Ruszyłem za nim, gdy poczułem na ramieniu rękę Aleksandra. Znasz tutejszy panteon? Zwrócił się do mnie z uśmiechem. Tak. Byłem tu kilka razy, odpowiedziałem, nie bardzo wiedząc, do czego zmierza. Ja też, skinął mi głową. Może więc pozwolimy Januszowi, który jest tu po raz pierwszy, by sam na sam spotkał się z pochowanymi tu wielkimi Polakami? Myślałem, że go oprowadzę pokrypcie. Mruknąłem zmieszany, patrząc na schodzącą coraz niżej po schodach sylwetkę chłopca. Aleksander zaśmiał się cicho. Nie ma takiej potrzeby. Coś mi się wydaje, że on wie, czego tu szuka i że to znajdzie. My tymczasem pospacerujemy po ogrodzie wokół sadzawki Czy nie uważasz, że jest urocza, a umieszczony na nią w XVIII wieku barokowy posąg świętego Stanisława pełen jest tu życia? Długo spacerowaliśmy i siedzieliśmy na ławce, nim wreszcie u wejścia do krypty ukazał się Janusz. Mrużył oczy przed blaskiem słońca i jakby od niechcenia opierał się na szwetkach. No no, pomyślałem może niezbyt mądrze, ale za to z uznaniem. Podeszliśmy do chłopca, uśmiechnął się do nas nieśmiało. Dziękuję. Za co? Jego ostry judał zdziwienie. Za to, że mogłem tam być, skinął za siebie kulą. Sam, dodał po chwili i roześmiał się głośniej. Cieszę się, odpowiedziałem równie wesołym głosem, że wychodzisz z panteonu narodowego zdrowszym. Zatrzymał się i poprawił okulary, z za których błysnęło ku mnie odważne spojrzenie. Zdrowszym, chyba nie, ale silniejszym na pewno. Wyszliśmy z ogrodu klasztornego i wsiedliśmy do Rosynanta, który pod mym światłym i ostrożnym kierownictwem, jako że jest nie zatłoczone były do niemożliwości autami, powiózł nas w stronę grodzkiej. Najbliżej jak było można restauracji Balaton, gdzie oczekiwał nas pyszny obiadek.